Najnowsze informacje GUS oraz Biku o sytuacji na rynku mieszkaniowym, o cenach mieszkań i o akcji kredytowej w 2022 roku są bardzo ciekawe. Ale przeszły jakoś bez echa, bo dzień ich publikacji był ten sam co oczekiwana, spodziewana decyzja Rady Polityki Pieniężnej, że Rada Polityki Pieniężnej coś zrobi. No i 5 października Rada Polityki Pieniężnej zrobiła to, że nic nie zrobiła, to znaczy zostawiła stopy procentowe na tym samym poziomie, co jest radością dla kredytobiorców ponoć. Ale właśnie o tych kredytach i o cenach w ogóle mieszkań porozmawiamy, bo dużo jest ciekawych informacji na ten temat. Ale zanim do nich przejdę, no to oczywiście zaproszę Ciebie, jeżeli interesujesz się rynkiem nieruchomości, prawem, tym co się dzieje, trendami, no to subskrybuj nasz kanał i pisz nam w komentarzach o czym chcesz słyszeć. W kolejnych audycjach, bo chętnie takie audycje zrobimy, no oczywiście też komentuj to, o czym mówimy w danych filmach. I teraz szybko wracam do tego, co powiedział Gus. W drugim kwartale ceny mieszkań wielkich. I nagłówek wzrost cen 12,4%, ale poczekaj, nie denerwuj się, i to wcale tak do końca nie jest. Po pierwsze, mamy taką sytuację. Owszem, podany jest wzrost 12,4% dla rynku pierwotnego i wtórnego. Łącznie w całej Polsce to jest wzrost drugi kwartał 2022 do drugi kwartał 2021. Aha, czyli mieszkania rosną powiesz pewnie. No dobrze, zastanówmy się nad tym. Zauważmy jednak, że w porównaniu do pierwszego kwartału to już ten wzrost nie jest taki optymistyczny, bo ogółem to on wynosi 2%, przy czym na rynku pierwotnym 0,2%. A na rynku wtórnym 3,6%. Co to też znaczy? No, po pierwsze, od razu powiedzmy, deweloperzy lepiej czują rynek niż osoby prywatne, więc osoby prywatne gotowe są uparcie trzymać ceny duże, podnosić te ceny. Natomiast na rynku pierwotnym deweloperzy wcześniej zauważają, że oho, coś się dzieje, sprzedaż. Siada i do tego sprzedaży, do tego siadania sprzedaży, do ilości transakcji jeszcze przejdę, kiedy będę mówił o kredytach. Zwróćmy też uwagę, że rynek pierwotny. Stanowi 47,2%, ma taką wagę w obliczaniu cen lokali mieszkalnych, czyli rynek wtórny jest nieco większy w 2022 roku. Zanim przejdę jeszcze do obrotu, to porozmawiajmy sobie o tych cenach. Ten wykres może Wam się wydawać zagadkowy. On pokazuje, Kwartalne zmiany cen w stosunku do poprzedniego kwartału. No, i tutaj widzimy rynek, jeszcze ten na niebiesko zaznaczony to rynek wtórny, jakoś trzyma się w miarę mocno, bo ceny kwartał do kwartału według GUS rosną. Natomiast tu już u, na rynku pierwotnym widać, jak gdyby wyraźne zatrzymanie wzrostów i zmierzanie do linii spadków. Nie wiadomo, czy ona zostanie przebita. Zobaczymy, ale w każdym razie kierunek bardzo mocny, bardzo mocny spadek jest. A tu mamy wykres, który pokazuje te zmiany w stosunku do roku poprzedniego, i możemy pomyśleć sobie, że naprawdę ceny mieszkań rosną. Ale słuchajcie, przecież trzeba pamiętać, że pierwszy kwartał 2022 no to jeszcze żeśmy o wojnie nie słyszeli, a w drugim kwartale. 2022 roku, część transakcji, które były finalizowane i policzane do tego drugiego kwartału, tak naprawdę były uzgodnione i warunki ceny były uzgodnione jeszcze w pierwszym kwartale, no bo dlatego, że po prostu proces zamykania transakcji, szczególnie jeżeli związana z kredytem, trwa, trwa długo, trwa kilka miesięcy. Dla nas ciekawsza powinna być tabelka, taka, która pokazuje te wskaźniki cen lokali mieszkalnych liczone według województw. I dwa wyniki rok do roku 12%, 12,4% dokładnie, ale kwartał do kwartału 2%. No i ten wskaźnik kwartał do kwartału pierwszy do drugiego bym powiedział są dość istotne, ale. Ale pamiętajmy, że trzeci kwartał, który się właściwie dopiero skończył, był obrotowo znacznie gorszy niż kwartał drugi. Ale już w drugim kwartale widzimy, że ta dynamika spada. Tylko 2% dla całej Polski, dla województwa dolnośląskiego 0,2%, kujawsko-pomorskie 2,2%. Zobaczmy mazowieckie, moje ukochane, 0,8% wzrost cen kwartał do kwartału. No, Rekordista zachodnio-pomorskie prawie 6% wzrostu. I tyle na razie o danych gusu, a przejdźmy do tego, jak, wynika, jak wyglądała akcja kredytowa. I to jest ciekawe, bo 4 października Biuro Informacji Kredytowej podało odczyt wrześniowy dla kredytów mieszkaniowych. No i tutaj mamy do czynienia, można powiedzieć, chyba z dramatem. Jest lepiej niż w sierpniu, ale rok do roku spadek wynosił 68%. 68% mniej wniosków. A średnia wartość wnioskowanego kredytu we wrześniu 2022 wynosiła według BIG 337 820 zł, co było o 3,4% mniej niż. Rok temu, we wrześniu 2021, ale o 0,3% wyżej niż w sierpniu. No, i też ważne jest to, że spadek we wrześniu procentowy był mniejszy niż spadek w sierpniu. Troszeczkę wzrosła w ogóle ilość też występujących o kredyt we wrześniu niż w sierpniu, co jest naturalne znowu, bo sierpień to trzeba pamiętać, ciągle jest też miesiąc wakacyjny, więc występowanie o kredyty w, miesiące, w miesiącu wakacyjnym nie jest takie popularne. Ten słaby Wynik dla września 2022 jest drugim w historii pomiarów robionych przez Big od 15 lat, od 2007 roku odczytem. To jest dość słabo. Warto też zauważyć ciekawą rzecz. Otóż Big informuje, że teraz do kredytu, po to, żeby zwiększyć zdolność kredytową, przystępują. Kilka osób, zwiększyła się liczba współkredytobiorców. Nawet czasami rodzice razem z dziećmi są w stanie wziąć kredyt po to, żeby dzieciom łatwiej było kupić mieszkanie. No, bywa. Jakie czasy, takie metody. Ale ważną rzeczą jest, powiedziałem, że powiem o obrocie. Niestety, do tej pory nie ma oficjalnych danych, ile wynosi obrót nieruchomościami jak ile pieniędzy weszło na ten rynek. Nie ma tych najnowszych danych. Niestety czekamy na takie, ale możemy się posłużyć analogią. W 2021 roku udział pieniędzy z kredytu, kredytu mieszkaniowego w obrocie mieszkaniami wyniósł ponad 61%. To były pieniądze z kredytu. Jeżeli teraz ubyło mniej więcej we wrześniu dwie trzecie kredytu, no to łatwo policzyć, o ile zdołował rynek nieruchomości. Obrót. I ten spadek obrotu zresztą raportują liczni moi znajomi deweloperzy, liczni moi znajomi pośrednicy, to w takiej większej masie widać oczywiście też my nie mamy jak gdyby. Oglądu całej Polski, każdy widzi tylko swój kawałek gospodarki, ale te szacunki są różne: 30-40% mniej transakcji. No, różnie to raportują. Oczywiście nie mów mi, że w Twoim mieście akurat idzie wszystko fantastycznie i ilość transakcji urosła. Owszem, proszę bardzo, w zachodnio pomorskim ceny mieszkań rosną lepiej niż gdzie indziej a być może transakcje. Nie wiem, nie znam tego rynku, też tak nie spadają, ale generalnie rzecz biorąc pamiętajmy, że są miejscowości, które idą wbrew trendom. Rynek rośnie, one spadają, albo rynek spada, one rosną. Tak, to jest możliwe, bo rynki nieruchomości, mimo że oddziaływuje na nie jakaś ogólna sytuacja światowa, to też Oddziaływuje sytuacja lokalna. Jeżeli w jakimś mieście powstanie jakiś, na przykład, zakład pracy, właśnie oddany czy coś, no to nic dziwnego, i duży zakład, to nic dziwnego, że tam będzie większe zapotrzebowanie na mieszkania. Na przykład, to jest tylko jeden z przykładów. Jeżeli interesujesz się rynkiem nieruchomości, subskrybuj nasz kanał, pisz nam w komentarzach, o czym chcesz usłyszeć. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, korzystaj z naszych szkoleń. Zapraszam, a następna audycja będzie o zamianie mieszkań, o tym, jak ją przeprowadzić, bo takie było Wasze oczekiwanie, a to jest proces niełatwy, ale bardzo ciekawy, także cenowo. Hej!